Ranek, niedziela, 5 maja. Dzień dobry, Andrzej Pastuszek z portalu boxing.pl. Dzisiejszy vlog RSC oczywiście o zakończonej niedawno walce Canelo Alvareza z Danielem Jacobsem, chwilę o Virgilu Ortizie, o GGG, o walce Beterbijewa. I to chyba będą wszystkie tematy. Oczywiście najważniejszy temat to walka Canelo z Jacobsem. Canelo mistrzem IBF, WBA i WBC. Wygrał ten unifikacyjny bój. Walka bardzo dobra. Może troszeczkę więcej pieprzu oczekiwałem, ale od strony technicznej znakomity pojedynek. Canelo absolutnie potwierdził swoją wyższość nad Jacobsem. Słyszałem o różnych punktacjach, kilku nawet znanych ludzi dla Jacobsa, ale to kompletne nieporozumienie. 115, 113 dwukrotnie, 116, 112. Trzech sędziów tym razem oddaje przebieg pojedynku. Ja byłbym najbliższy chyba 116, 112, w zależności od kilku rund. Jeśli chodzi o clean punching, effective punching, to nie ma mowy o tym, że Jacobs wygrał ten pojedynek. Wygrał kilka rund, kiedy Canelo miał przestój, kiedy Jacobs był bardziej aktywny. Natomiast te czyste, efektywne ciosy to niemal naprawdę w przeważającej większości należały do Canelo. Ringowe przywództwo, technika, defensywa. Canelo naprawdę pokazał w tej walce, że jest o klasę lepszym pięściarzem od Jacobsa. Jacobs jest lepszym atletą, jest szybszy, jest duży, jest silny. Także jednak nie miał wielkich problemów z ciosami Canelo. Canelo nie był w stanie przystawić pieczęci, skończyć tej walki przed czasem, ale moim zdaniem był zdecydowanie lepszy w każdej płaszczyźnie, jeśli mówimy oczywiście o umiejętnościach pięściarskich. Taktyką sztabu Jacobsa z pewnością było boksowanie aktywne lewym prostym, ale widzieliśmy od początku walki, jak head movement Canelo zupełnie uniemożliwił znalezienie dystansu Jacobsowi. Bardzo łatwo Canelo unikał lewego prostego Jacobsa, natomiast sam swoim sztywnym lewym prostym raził raz po raz Daniela. Jacobs nie potrafi bronić się przed lewym prostym. Widzieliśmy już to w walce z Golovkinem, kiedy Golovkin praktycznie lewym prostym wygrał pojedynek z Jacobsem. Tutaj Canelo, oczywiście jego akcje były bardziej zróżnicowane, ale ten lewy prosty wszechstronnie używany był na pewno ważny w tym zwycięstwie. Duża przewaga zasięgu Jacobsa, zupełnie tego nie było widać, dlatego że timing, technika Alvareza, jego wyczucie dystansu spowodowały, że to on kontrolował ten pojedynek właśnie lewym prostym. Jacobs był naprawdę bardzo mało skuteczny w tym pojedynku. Pierwsza połowa walki, koncert Canelo, coś tam można zapisać pewnie dla Jacobsa, można zapisać rundę pierwszą, może jeszcze którąś z pierwszych sześciu, natomiast tutaj Canelo brylował, ta jego defensywa, poprawiona defensywa dzięki antycypacji, przewidywań właśnie ruchów Jacobsa, doskonale wiedział, jakie ciosy pójdą po tym lewym prostym, praktycznie nie przypominam sobie solidnej prawej ręki na głowę Jacobsa w tym pojedynku, tak właśnie Canelo łatwo czytał Daniela Jacobsa. Nieco bardziej efektywny był Jacobs z odwrotnej pozycji. On chyba w piątej czy szóstej rundzie zaczął zmieniać pozycję. To utrudniło już jabowanie Canelo. Ten jab Canelo nie był już taki skuteczny, natomiast Jacobs kilka razy bardzo ładnie trafił tym lewym prostym albo też lewymi ścierpowymi z pozycji Mańkuta. Ale tu złożyły się dwie rzeczy. Canelo, jedyna jego bolączka, wspominałem o tym, to ciągle jest niestety ta kondycja. W rewanżu z Golovkinem wyglądało już to lepiej, ale potem było pójście do kategorii super średniej, potem znowu zejście do średniej. Wydaje mi się, że jednak znowu jednak jest lekki problem. Kilka razy, kiedy Canelo przyspieszył, kiedy uderzył kombinację power punchy, potem znowu musiał odpuścić, musiał oddać pole Jacobsowi. Jacobs kilka razy z tego skorzystał. Zepchnął Canelo pod linę, ale naprawdę w tych akcjach było trochę dobrych ciosów, ale większość była naprawdę bardzo nieefektywna. W ósmej rundzie, kiedy była taka akcja, którą się zachwycali komentatorzy, kiedy zepchnął Canelo do liny Jacobs, to przecież Canelo odpowiedział pięknym lewym sierpowym w kontrze. W ogóle w kontrach wchodziły piękne, czyste ciosy Alvareza, natomiast
Takich naprawdę czystych ciosów Jacobsa nie było w tej walce wiele. Jak były, to właśnie trochę tych ciosów z odwrotnej pozycji. Canelo od początku, lewy prosty, prawy prosty na dół, który odcinał drogę ucieczki Jacobsowi. Naprawdę rozgrywał perfekcyjnie taktycznie ten pojedynek Alvarez. Właściwie to do połowy walki było szkolenie. Potem był ten adjustment, czyli ta zmiana pozycji na mańkuta przez Jacobsa, co trochę pomogło, ale mi się wydaje, że bardziej ta zadyszka Canelo, który w tych środkowych rundach nieco oszczędzał siły na końcówkę. Wydaje mi się, że było to tak. W siódmej i chyba dziewiątej rundzie miał takie małe zrywy Canelo, pod których musiał odpoczywać. To już widać było po prostu po defensywie Canelo, że wyglądało to już inaczej. Te pierwsze rundy doskonały head movement, nieraz seryjnie unikane ciosy Jacobsa, natomiast już później po swoich ciosach czasem Canelo zostawał jak słup soli i wtedy tym lewym sierpowym trafiał Danny Jacobs, czy też lewymi prostymi z pozycji mańkuta. Trochę tych ciosów było dobrych, trochę parę razy przeszedł właśnie do ataku przy linach Danny Jacobs, ale generalnie walka pod kontrolą Canelo, lepsza defensywa, ringowe przywództwo, inteligencja, o tym wszystkim wiedzieliśmy, ale w pierwszych 6 rundach było to bardzo, bardzo jaskrawe, o ile lepszym pięściarzem jest Canelo. W ostatnich dwóch moim zdaniem też. Dziwi mnie punktacja dwóch sędziów, 115-113, wygląda dobrze na papierze jako bliska walka, tylko ja chcę dodać, że dwóch sędziów dwie ostatnie rundy dało Jacobsowi, co znaczy, że wynik był już ustalony, było wysokie prowadzenie Canelo i dali te ostatnie dwie rundy Jacobsowi, a 11 rundy na pewno Jacobs nie wygrał. Tam poszło tyle czystych ciosów Canelo, bardzo ładnych, precyzyjnych na głowę Jacobsa, że moim zdaniem nie ma mowy, żeby wygrał Jacobs rundę 11, ale mniejsza z tym, dlatego że tym razem zwycięzca zasłużony, zwycięzca mógł być tylko jeden. Naprawdę, Jacobs, tylko ten atletyzm, to dobre poruszanie, aktywność, wytrzymał te ciosy na korpus z pierwszej części walki Canelo. Canelo nie był w stanie podkręcić tempa. Liczyłem, że on dociśnie w drugiej połowie walki Jacobsa, ale tak jak mówię, też musiał spuścić nogę z gazu, aby też w mistrzowskich rundach zachować sobie siły. Ale walka moim zdaniem od początku do końca pod kontrolą Canelo Alvareza, który jest zawodnikiem kompletnym właśnie. Tylko te braki kondycyjne. Ale kto to może obnażyć w wadze średniej? Chyba tylko Gennady Golovkin, jeśli jeszcze będzie w formie. A więc świetny występ Canelo, doskonała walka, bardzo fajna od strony technicznej. Myślę, że lepiej wypadł Canelo na tle Jacobsa niż GGG, chociaż oczywiście on walczył drugi, miał ułatwione zadanie. Już pokazał Golovkin, że trzeba walczyć lewym prostym z Jacobsem i poszedł po tej linii Canelo, chociaż oczywiście też dodał masę swoich innych akcji. To nie było tak, że tylko wygrał ten pojedynek lewym prostym. Natomiast lewy prosty był bardzo ważną częścią składową tego zwycięstwa Alvareza. Jak wspominałem już w mojej zapowiedzi walki, ten bokserski procesor, umiejętność rozszyfrowywania przeciwnika, to jest niesamowicie działał Canelo. Bardzo szybki jest ten procesor, być może najszybszy ze wszystkich dzisiaj boksujących pięściarzy. Jak mówię, kto może pokonać Canelo, to natychmiast przychodzi na myśl GGG. I teraz przejdę przy tej okazji do drugiego tematu, czyli współpracy GGG z Jonathanem Banksem. Bardzo mnie dziwi ten ruch. Oczywiście Abel Sanchez był fatalny w rewanżu Golovkina z Canelo. Ta decyzja o porzuceniu Sancheza dla mnie jest zrozumiała, natomiast zbratanie się z Banksem, wzięcie do narożnika Jonathana Banksa dla mnie jest absolutnie niezrozumiałe. Golovkin ufa całkowicie Tomowi Lafflerowi, swojemu promotorowi. Myślę, że jest to pomysł Lafflera, dlatego że pracuje dla niego Jonathan Banks, chociażby z Cecilią Brakus, pracował z Kliczką, ale mnie ten ruch Golovkina bardzo dziwi. Nie można szukać oszczędności
w kluczowym momencie kariery. Golovkin nie jest jeszcze rentierem, który tylko będzie wychodził odbierać stopniowo kolejne porcje tych 100 milionów dolarów, które miał dostać, tylko po prostu Golovkin przecież jeszcze może zaatakować szczyty boksu, ale czy zaatakuje je z Jonathanem Banksem? Przecież pamiętamy pracę Banksa chociażby w walce Władimira Kliczki z Tysonem Fury. Wiem, że Emanuel Stewart namaścił na swojego następcę Banksa. Banks na pewno zna się na swoim fachu, na pewno podpatrywał Stewarda, ale tu nie chodzi o fachowość, tu nie chodzi o to, co się mówi zawodnikowi, ale czasem chodzi o to, jak się mówi. Przecież Banks mamrotał coś do Kliczki w walce, w czasie przerw, w walce z Tysonem Furym. To muszą być ostre, konkretne uwagi. Pamiętamy taką walkę jak Sugar Ray Leonard z Tomasem Hearnsem. Hearns wygrywał ten pojedynek zdecydowanie na punkt, ale wtedy do akcji wkroczył trener Leonarda, Angelo Dundee. On może nie był uznawany za wielkiego taktyka, ale był wspaniałym motywatorem. Wtedy nakrzyczał na Leonarda: "You blowing it, son." I Leonard się obudził. Czasem takie uwagi są potrzebne. Czasem po prostu trzeba wstrząsnąć zawodnikiem. Czy będzie mógł zrobić to Jonathan Banks? Nie sądzę, bo właśnie pamiętam to mamrotanie w walce z Kliczką, nawet jeśli w walce Kliczki z Furym, nawet jeśli to były celne uwagi, to nie tak się przekazuje uwagi zawodnikowi w czasie ważnej walki. Czasem go trzeba po prostu mocno pobudzić. Nie sądzę, żeby Banks był dobrym trenerem dla GGG. Na pewno od strony technicznej pewnie jest dobrym szkoleniowcem, ale myślę, że nie o to chodzi na ostatnim etapie kariery GGG. To trzeba by było coś dodać, coś nowego, właśnie jeszcze raz go zmotywować do pracy, bo nawet Oscar De La Hoya mówi o trylogii właśnie Canelo z Gennadijem Golovkinem, pewnie licząc, że Gennadij Golovkin już troszeczkę podupadł. Mi się pomysł z zatrudnieniem Banksa nie podoba, no ale może paradoksalnie jakoś tutaj znajdą wspólny język, ale naprawdę jakoś nie widzę tego mariażu Gennadija Golovkina z Banksem. Obaj tacy raczej wycofani, obaj raczej. Golovkin na pewno ringową charyzmę ma, natomiast poza ringiem ja tego za bardzo nie widzę i też Banks jest moim zdaniem takim trenerem bez charyzmy, bez wyrazu i mi się ta decyzja nie podoba, no ale tak jak mówię, zobaczymy, pokaże czas, jak będzie wyglądał GGG. Oczywiście jakiś tam zawodników takich jak Steve Rolls, to on spokojnie pokona, ale w tych najważniejszych walkach jednak chciałbym widzieć w jego narożniku jakiś autorytet, kogoś, kto będzie potrafił do niego dotrzeć, dodać być może do jego boksu coś nowego, jakoś go tam jeszcze pobudzić do treningu, bo na pewno zmotywować go nie będzie łatwo na trzecią walkę z Canelo, bo cóż miałby zrobić w ringu Golovkin? Próbował już wszystkiego w ciągu tych 24 rund. Także myślę, że może po prostu zobaczymy. Ja jestem sceptyczny wobec Jonathana Banksa. Teraz może chwilę o Virgilu Ortizie, który walczył na undercardzie. Pojedynek z Herrerą nie potrwał długo. Pytaliście mnie pod filmikiem, też pytaliście na portalu boxing.pl, co myślę o walce Ortiza z Herrerą, czy Ortiz wygra przed czasem. Ortiz to kot, tak jak mówiłem, ale naprawdę w tej walce z Herrerą pokazał się kapitalnie. Oczywiście maestro nie ten sam, co z Danem Garcia. Wtedy był znacznie lepszym zawodnikiem, ale jednak Ortiz. Ta szybkość prawej ręki połączona z timingiem to jest naprawdę coś niesamowitego. Ja śledzę tego zawodnika już od dłuższej chwili. Wcześniej miał tendencję do uderzania takich lobów, tych looping punches, natomiast teraz ten prawy jest naprawdę szybki, zaskakujący, bity w kontrze. Jeśli timing łączy się z szybkością, tak jak u Ortiza, to naprawdę ten prawy jest bardzo niebezpieczny. Bardzo ładnie potrafi uderzać na dół, bardzo ładnie składa kombinacje. Ortiz ma taką aurę zimnego killera. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawy chłopak. Warto obserwować go. Virgil Ortiz Jr. 13 zwycięstw, 13 przed czasem. Tak jak mówię, Herrera to już nie jest od dawna ten sam zawodnik. Natomiast warto obserwować Ortiza, bo po prostu talent.
Talent widać od razu, ma naprawdę bardzo duże możliwości. Ta walka toczyła się w kategorii półśredniej. Ortiz zapowiada zejście z powrotem do superlekkiej. Tutaj wyobraźmy sobie jego walki z Progre albo z Joshem Taylorem. No, niesamowite rzeczy byłyby to. Na pewno jeszcze trochę czasu Virgil Ortiz potrzebuje, ale może nie aż tak dużo. Widać naprawdę, że chłopak poukładany, zimny, myślący w ringu, planujący swoje akcje. To jest naprawdę człowiek, którego warto obserwować. Virgil Killer Ortiz Jr. I jeszcze na koniec momencik o walce Artura Beterbijewa z Kalajdziczem. Na papierze wyglądało to dobrze, dlatego że pamiętamy, 3 lata temu Kalajdzicz wypunktował tak naprawdę Markusa Brauna, został oszukany. Braun to świetny zawodnik, co potwierdził niedawno z Badu Jackiem. Także można było jakieś tam mieć nadzieję, że ten Kalajdzicz nawiąże tu walkę. Tyle tylko, że minęło 2,5 roku od jego ostatniej poważnej walki. Miał poważne kontuzje, wyszedł do ringu dwukrotnie, jego walki nie potrwały nawet jednej rundy, czyli w sumie przez te 2,5 roku nie był w ringu dłużej niż 2 rundy. Był zardzewiały, to nie był ten sam zawodnik, który walczył z Brownem. Tutaj wykorzystano jego nazwisko. Beterbijew poradził sobie bardzo łatwo. Miałem na początku, oglądając początek pojedynku, pochwalić już Beterbijewa, że troszeczkę wyluzował, że już tak się nie rzuca na przeciwnika, że nie idzie na oślep z ciosami, ale potem zrobił znowu to samo, użył tej swojej siły fizycznej. Oczywiście tutaj Kalajdzicz, była dysproporcja w sile fizycznej. Beterbijew z tego skorzystał. Kalajdzicz nie bardzo był chyba w stanie zranić swoimi ciosami Artura Beterbijewa. Natomiast tak otwarty do ataku, jak szedł Beterbijew w niektórych momentach tej walki, no to jest po prostu zły nawyk, który kiedyś może po prostu mu zaszkodzić w jakiejś walce unifikacyjnej albo w walce po prostu z lepszym przeciwnikiem. Artur takich złych manier nabiera, ale przecież ten facet naprawdę potrafi boksować. Ma naprawdę duże możliwości. Ta jego siła ciosu jest niesamowita, dlatego że nawet kiedy on kontruje z bloku, te catch and shoot robi i używa krótkich ciosów, czy lewego sierpowego, prawego, czy nawet lewego prostego. On potrafi zranić lewym prostym, takim bitym w kontrze właśnie z tego bloku. Naprawdę ta siła ciosu Beterbijewa jest bardzo duża. On rani krótkimi ciosami inside, czy to na dół, czy na górę. Widać, po prostu było widać, że jak elektryczny był Kalajdzicz po tych ciosach Beterbijewa. On bardzo szybko oszalał mu w tej walce błędnik. Walka słusznie została przerwana. Naprawdę tam lekarz kilkakrotnie sprawdzał Kalajdzicza. Widać było, że z tym jego poruszaniem jest coś nie tak. On już pływał. Pływał naprawdę, ten jego koordynacja, balans były bardzo, bardzo zachwiane. Na pewno on za szybko wyszedł do tej walki, był nieprzygotowany do takiego przeciwnika jak Beterbijew, nie ma żadnych wątpliwości. A być może po tych kontuzjach już nie był nawet tym samym zawodnikiem. Próbował walczyć, próbował wdawać się w wymianę, ale naprawdę ta dysproporcja siły była ogromna. Gdyby Beterbijew lepiej wystawiał sobie ciosy, on to potrafi robić. Naprawdę nie trzeba czasem iść na chama. On mógł tego Kalajdzicza po prostu znokautować na zimno. Może dla zdrowia Kalajdzicza lepiej, że nie doszło do tego, ale rzeczywiście Beterbijew troszeczkę za bardzo w tej walce się podpalał. Ale tak jak mówię, siła ciosu jest porażająca. Jeszcze trochę brakuje mi u Beterbijewa ciosów na dół, ale kiedy on boksuje z luzu, jak mówię, z bloku, kiedy kontruje, naprawdę wtedy jest bardzo, bardzo niebezpieczny. Nawet krótkie ciosy generują bardzo dużą siłę. Nic nie wyszło. Niektórzy z Was spodziewali się, że będzie świetny pojedynek. Okazało się, że mismatch. No, nie mogliśmy wiedzieć, w jakiej formie tak naprawdę jest Kalajdzicz, dlatego że przystąpił do tej walki, jak mówię, w ciągu ostatniego 2,5 roku tylko był w ringu niecałe 2 rundy ze słabymi przeciwnikami. Tutaj wyglądało tak, że trzeba by było ze 2 Kalajdziczów, żeby dobrać się do Beterbijewa. Przewaga fizyczna Artura była bardzo, bardzo duża. Teraz czekamy na jakieś
po prostu jakieś nazwisko w prime dla Beterbiewa. Może walka unifikacyjna, może jakiś konkretny przeciwnik. Może fajnie byłoby zobaczyć go właśnie z Markusem Brownem, z Gwozdykiem, z Kowaliowem, z Biwołem. Każda z tych walk to byłby murowany hit. Na dzisiaj będę kończył, nieprzespana noc, ale było warto. Jak już mówiłem nieraz, Canelo zunifikowanym mistrzem. Canelo potwierdził, że jest jednym z najlepszych zawodników rankingu pound for pound. Jedno z niewielu zwycięstw nad prime przeciwnikiem, bez żadnych kontrowersji, absolutnie zasłużenie. Przez większość tej walki, moim zdaniem, pomimo że można było widzieć to blisko 115-113, i tak uważam, że przez większość tej walki Canelo był klasą do samego siebie. Robił w tym pojedynku przeważnie to, co chciał. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć, do zobaczenia. A jeszcze tylko powiem, że tak jak zawsze proszę o łapki w górę, o nowe suby, lajki, rozpowszechnianie kanału, dlatego że warto, żeby nasz kanał się rozwijał. Dzięki, cześć, do zobaczenia.